Hola, colleagues. Do Graham Hunter. Sohaj podcast No no come now. Dobre! A witamy Was bardzo serdecznie w 89 odcinku podcastu No Camp No. Tym razem porozmawiamy sobie o dwóch ciężkich ligowych przeprawach z Realem Sociedad San Sebastian oraz z Cadiz, a także przeanalizujemy aferę taśmową z udziałem Gerarda Piquet oraz prezesa hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej Luisa Rubialesa. Na koniec opowiem trochę o kolejnym historycznym meczu barcy kobiet, które tym razem wygrały 5-1 z Wolfsburgiem i są jedną nogą w finale żeńskiej ligi Mistrzeń. Jak zawsze zachęcamy do lajkowania, subskrybowania i szerowania naszego. Kanału, a także do wspierania nas poprzez serwis Patronite. Link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast nagrywaliśmy w sobotę 23 kwietnia około południa. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał. Cześć Adrian, cześć wszystkim. Michał, kilka mamy meczów do omówienia, dokładniej trzy. Dwa męskie, jeden żeński, od którego chciałbyś zacząć? Daję Ci dzisiaj możliwość do wyboru. czy najprędzej e, oczywiście od tego i w ogóle o tym bym najchętniej tylko mówił, który był najfajniejszy, e, czyli meczem tym je, czy o, o tym meczu jedynym kobiecym. Rzecz jasna, ale to może zacznijmy od środka, czyli o tym meczu, który byłby po środku. Tej stawki, czyli, czyli mecz na anoecie e, Wygrany, ale no zdecydowanie innym stylu niż chociażby zrobiły to wczoraj panie z Wolfsburgiem. Obejrzany, ale jakim kosztem nie? chciałoby się powiedzieć. To był można powiedzieć taki typowy mecz w kraju Basków, czyli twardy mecz walki. Pięknej piłki tam było naprawdę niewiele. omówmy się. Ja sobie tak pomyślałem w trakcie tego meczu, że w gruncie rzeczy to ja lubię ten Real Sociedad i ja szanuję tą ich doktrynę i to, jak oni mądrze budują ten zespół, no ale w meczach z nami to ich szanuję trochę mniej, tym bardziej, że no, nie chciałbym od tego zaczynać, ale chyba musimy poruszyć temat e, sędziego, który był absolutnie skandaliczny i był to nasz ulubienie z del Sero Grande. Już kiedyś mówiliśmy chyba, nie? Etymologię, e, nazwiska, ale warto przypomnieć del Cero Grande znaczy z wielkiego wzgórza, ale jakby było przez jedno R, to by było z wielkiego zera i myślę, że to by było dużo trafniejsze tak, też właśnie tak go zatweetowałem oczywiście całkiem przypadkowo a jakby zamiast jednego R było D to by było del serdo grande czyli duży prosiak albo z dużego prosiaka, może tak <ścoughs> też by pasowało w każdym razie, jakby poszerzając ten temat, bo to już nie chodzi nawet tylko o ten mecz konkretny, ale powiem Ci, że ostatnie wszystkie mecze, które widziałem w La Liga, a widziałem tych meczów tak z połowę z ostatniej kolejki, wszędzie były skandale sędziowskie, w każdym praktycznie meczu. I naprawdę powiem Ci, że nie widziałem tak złej pasy, jeśli chodzi o sędziów w La Liga od kilku lat. A to naprawdę dużo mówi, bo sędziowanie w lidze hiszpańskiej ogólnie jest fatalne, i tutaj nie chodzi znowu o to, żeby się doszukiwać jakichś spisków. Bądź nie, ale to sędziowanie ogólnie jest po prostu tragiczne. Ale o spiskach jeszcze będzie, jeszcze będzie, tylko później. Natomiast nie, nie, żeby, żeby też nie było, jeśli chodzi o to sędziowanie, to też nie jest tak, że wydarzył się właśnie jakiś taki pojedynczy skandal, ktoś komu nie dał, nie wiem, ewidentnego karnego, ewidentnej czerwonej karki i tak dalej. Tylko właśnie o to chodzi, że jakbyś miał tak skazać jeden konkretny błąd, to byłoby ciężko, ale całokształt tego sędziowania ukształtował to, jak ten mecz wyglądał w sporej mierze, bo to, że nie było w ogóle żółtych kartek i to nie było ich w żadną ze stron. Też warto powiedzieć, że my, zwłaszcza w pierwszej połowie. Też się postawiliśmy realowi Sociedad, też zagraliśmy parę razy ostro. No Gavi jak zwykle wiódł w tym prym i ostatecznie dostał zresztą żółtą kartkę, ale, ale tam było parę wejść wcześniej, za które spokojnie mógł ją otrzymać już wcześniej. No ale z drugiej strony tych wejść było no, coraz więcej, mecz dłużej trwał, to było ich jeszcze więcej. No karykaturalne były te niektóre sytuacje, tak jakby sobie sędzia. Postanowił, że nie będzie dawał żółtych kartek, niezależnie co się będzie działo, no i rzeczywiście nie dawał. No pierwsza kartka dla Realu Sociedad no to jest doliczony czas gry drugiej połowy, no i ten doliczony czas zresztą też. A powinna być tak naprawdę już w drugiej czy trzeciej minucie tam któryś po powinien dostać. Zresztą u nas też na przykład wspomniałeś o Gawim, ale też Busquets miał taką sytuację, że też powinien... Pewnie. Tam spokojnie mogło być dużo kartek. Tak, i, i ja się zgadzam z tym, co Tomek Świąkała, którego oczywiście pozdrawiamy, napisał, że w jednym meczu sędzia daje grać właśnie tak jak w tym. W drugim meczu gwizdze absolutnie wszystko, po prostu absolutnie nie ma żadnej spójności w tym. Za każdym razem też nie ma spójności, jeżeli rozmawiamy o tych rękach, które są w polu karnym. Po prostu dramat, ciężko się na to patrzeć. Taki poziom jest, oczywiście problem jest wewnątrz dla ligi, ale problem jest też szerzej, bo, bo te kryteria, no gdzieś tam jednak gramy według wspólnych przepisów, jednych przepisów. Interpretacje czy wytyczne mogą się trochę różnić, ale ja myślę, że no, żeby jeszcze na przykład chwilkę wrócić do tego meczu za traktem. Mówiliśmy sobie, że ten karny był taki miękki, natomiast pewnie się nikt nie spodziewał, że on będzie zagwizdany po tym, jak w ostatnich tygodniach jest to, jest właśnie wytyczona linia falu. No, Erik w meczu z Realem Sociedad interweniował w bardzo podobny sposób. I sp jeżeli tam z traktem była kartka, to spokojnie i tutaj mogła być. Znaczy, karny to spokojnie i tutaj mógł być karny. No, na szczęście go nie było tym razem, ale to jest loteria. Po prostu, no, nigdy nie wiesz na co. Na co masz liczyć, czego się spodziewać? No przecież nie powinno być tak, że piłkarze, że piłkarze mają się przygotowywać do meczu, żeby analizować, czy dany sędzia pozwala ostrzej pograć, czy nie pozwala ostrzej pograć, a tak. potem i tak się okazuje, że taki, który uchodzi za takiego, który pozwala, nagle coś mu odwala, jednak daje miękkiego karnego, czy coś w tym rodzaju. No słabe to jest, po prostu jest to bardzo słabe, bo. Jasne, to jest część piłki, sędziowanie, ale no nie powinna być to tak istotna część, że my zaczynamy właśnie na przykład od tego, że, że naprawdę no się wyróżnił arbiter w tym meczu, no po prostu, no to, jest, to jest ten problem, tak? No mieliśmy ten doliczony czas, ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby nie będę siedział jak niektórzy, Użytkownicy Twittera z kalkulatorem i zliczał wszystkich przerw w grze, żeby zobaczyć, ile trzeba było doliczyć. Ale wiesz, przypomina mi się na przykład ten klasyk z zeszłego sezonu, gdzie wszyscy się śmiali, że Gerard Piquet jest frustratem, bo narzekał na to, że za mało nam doliczyli czasu, bo 4 minuty był, był zaplątany arbiter w kabel od waru, czy tam słuchawkę. A potem i tak sędzia doliczył 4 minuty, i Luka Modrić tam go obsztorcował w sensie że żelarda, Pikania arbitraża. Ile byś chciał, no to może chciał właśnie 10, tak jak dostał Real Sociedad, tak? Więc to tu znowu chodzi o konsekwencje, bo ja też nie mam problemów z tym, żeby doliczać czas gry, gdy jest co doliczyć, bo na pewno w ogólnym rozrachunku to my na tym wyjdziemy na korzyść, żeby wrócić na przykład do Maciu z Kadyksem parę dni wcześniej, gdzie ktoś zaczyna od 5 minuty grać na czas po prostu i kradnie ci każdą możliwą sekundę, ale no to musi być jakaś konsekwencja po prostu. Tak, dokładnie. Także może zostawmy na razie już ten temat. Te 10 minut to też absolutnie z dupy mi się wydawało. Naprawdę jakbym był zwolennikiem teorii spiskowych, to bym powiedział, że komuś zależało na tym, żebyśmy zagrali na bardzo trudnym terenie 100 minut, w bardzo trudnych, fizycznych przede wszystkim warunkach niesprzyjających pod tym względem, żeby po prostu nas ten, Real Sociedad podmęczył przed następnym meczem, który już, bo my to nagrywamy w sobotę już jutro. Już jutro gramy zaległy mecz z Rajowej Ecano. Cała kole, kolejka La Ligi się nie odbywa, bo mamy Puchar Króla. Finał Pucharu Króla. Valencia z Betisem. Za kim jesteś? Za Betisem. Ja również. Ja jestem team Wojtek Kowalczyk. Zresztą niedługo jadę do, do Sevilla na, na mecz właśnie z Realem Betis. Także myślę, że tutaj więcej sympatii po tej stronie mam. Każdy puchar mniej dla trenera w stylu Bordalasa, bo nie mówię, że Konkretnie dla Bordalasa, to jest y, zwycięstwo futbolu. Jak Bordalas wygra, wygrywa puchar, to płacze panda gdzieś, umiera panda gdzieś na świecie. To, to tak jakbym w lidze Europy kibicował hetafę, pamiętasz? Mieli ten swój sezon taki jeden. Nie no, dramat, nie da się. Poza tym też Barcelona z Walencją nie są wielkimi przyjaciółmi, nigdy nie byli, także ja za Betisa. No ale wracając. Do rzeczy, już może tak bardziej konkretnie co do tego meczu, kilka rzeczy, które trzeba wyróżnić, to jak dla mnie, przynajmniej pierwsza podstawowa, to jest Pablo Martin Paez Gavira Gavi, który oprócz tego, że właściwie zrobił tego gola. Bo nie odpuścił pressingu, przejął piłkę w polu karnym i reszta już była dosyć prosta dla ferana Jauby. To y, też, y, jak tutaj znalazłem y, w statystykach, słuchaj, miał najwięcej skoków pressingowych od czasu Arturo Vidala, cześć jego pamięci dwa lata temu. Wyobrażasz sobie, 17-latek. I najwięcej kilometrów, oczywiście, przebiegniętych w meczu. 14 km ponad. No, także niesamowity jest to. Jeżeli nazywamy araucho dzikiem, to dla mnie gawi byłby takim pitbullem, który biega i, i szarpie i gryzie. I to nie takim, który wygląda jak jawnik. Nie, dokładnie, tylko takim prawdziwym, nie takim, którego trzeba zamykać, bo się od razu rzuca do gardła. No, ale tak, o tych dzikach jeszcze, jeszcze pewnie będziemy mieli okazję powiedzieć, ja też zauważyłem innego dzika na boisku, natomiast jeżeli chodzi o Gawiego, powiem Ci szczerze, troszkę się martwię o niego, odpukać, bo coraz częściej ten mecz, on te mecze kończy albo tutaj z podbitym okiem, albo tutaj gdzieś tam się rzuca głową na piłkę, no... Prosi się trochę, chłopak o, o kontuzję, niestety, odpukać, żeby nic z, tego, nic z tego złego nie wynikło, ktoś mu kiedyś nadepnie na te rozwiązane sznurówki, coś w tym rodzaju. I trzeba też zauważyć to, że on w tym spotkaniu grał pełne 90 minut, i myślę, że zwłaszcza biorąc pod uwagę, bo ten mecz miał trochę dwie połowy, tak, a nawet nie trochę. Każdy maś ma dwie połowy. Brawo. Ale dwie odmienne, odmienne połowy, bo pierwsza połowa w naszym wykonaniu była całkiem niezła. Natomiast w drugiej, jak już Real Sociedad na nas siadł, to już praktycznie nie wysiadł do samego końca. Wymęczyli nas niesamowicie i przestała głównie istnieć nasza pomoc. Takie mam wrażenie, że właśnie o ile. W pierwszej połowie Gavi i Frankie de Jong bardzo dobrze ze sobą współpracowali, w przeciwieństwie do meczu z Kadyksem, do czego, do czego przejdziemy. Każdy znalazł jakieś swoje miejsce na boisku. Gavi to w ogóle był podwieszony pod napastnika, praktycznie był pierwszym w pressingu gdzieś tam na wysokości Alby, zwłaszcza gdy się ustawialiśmy w obronie. Tak w drugiej połowie już wyglądało to dramatycznie, i mimo tego, Xavi nie zaufał ani likiemu co może nas nie dziwi ale nie zaufał też niko Gonzalezowi, nie było żadnej zmiany przez nie 90, tylko 100 minut ponad w pomocy i to jest troszeczkę niepokojące, no bo jeżeli sobie mówiliśmy, że Pedri był w zeszłym sezonie zajechany i teraz mamy Pedriego, który nam wypadł na, na koniec tego też sezonu, no to ja się trochę boję o, o Gawiego, że jednak taki organizm w dalszym ciągu nastolatka takich obciążeń może odpłukać, nie wytrzymać, mam nadzieję, że że tutaj rzeczywiście jest to monitorowane przez sztab i że on po prostu jest gotowy do gry, ale tak czy siak, że sobie odpocznie na przykład w tym jutrzejszym meczu. No właśnie, tutaj wspomnie, wspomnieliśmy o, tych, o tej trudnej, ciężkiej grze, więc y, jestem w ogóle ciekawy, jak my wyjdziemy na Rajo, bo Araujo szedł z urazem. No wiemy, że nie jest to jakiś bardzo poważny uraz, tak, że to już jest wykluczone, bo to już jest... A do i dobrze, bo wyglądało bardzo źle. No, urazy, urazy kolana. Kurczę, no to jakoś tak e, od razu e, martwi, nie? Jak tylko widzisz coś takiego, bo to jest, to są mm, naprawdę trudne e, kwestie. Widzę no. ansu na przykład. Nie? Więc Pikę z urazem, alba z urazem, Daniel wesz z urazem. To jest. Bardzo ciężka historia. Który z dziennikarzy katalońskich podał po meczu, że te molestia, powiedzmy, czyli gdzieś tam jakieś bóle czy dyskomfort odczuwało 10 piłkarzy po tym meczu? No więc praktycznie wszyscy, którzy, którzy pojawili się na boisku. Natomiast, jak wspomniałeś o, o Gerardzie Piquet, który na no dzisiaj siłą rzeczy będzie pewnie większym bohaterem tego podcastu niż by chciał, to, yy, jeżeli chodzi o ten mecz, absolutnie genialny występ powrót do składu po, po kadyksie właśnie i no praktycznie cały mecz grał z kontuzją. Było to widać od samego początku. Wytrzymał do 80 minuty ponad i wytrzymał, grając naprawdę bardzo dobre spotkanie. no Niesamowity jest gość, ja wiem, że on wiesz, nie pasuje do takiego wizerunku, no bo masz faceta, który jest, no, Wygląda jak wygląda, ma żonę jaką ma żonę, i nie pasuje do takiego wizerunku jak Kamila Glika, że tutaj wiesz, ząb mu wypadnie, on tutaj i tak się podeprze i tak dalej, ale to jest ten sam poziom zaangażowania. No, chłop ma 35 lat, wygrał w życiu wszystko, mógłby spokojnie zająć się swoimi licznymi biznesami, do których jeszcze przejdziemy, a on mimo to ryzykuje swoje zdrowie i zostawia wszystko na boisko w meczu z Realem Sociedad, grając z urazem. Przez, przez większość spotkania. No to jest naprawdę bardzo, bardzo imponujące. Pokazuje, że chyba nie warto oceniać książki po okładce. Dzisiaj San Jordi, więc nawiązanie do, nawiązanie do książki, ale tutaj rzeczywiście, no, o ile ta okładka jest ładna, to w środku naprawdę treść jest imponująca. Pięknie to powiedziałeś, No Nie? I po raz kolejny czytasz mi w myślach, bo ja miałem dokładnie takie same przemyślenia, jak patrzyłem na tego Jerry'ego, bo sobie tak pomyślałem: Kurczę, facet nie robi tego dla pieniędzy, bo już pomijając. Yy, no, to, że te pieniądze nie są mu jakoś bardzo potrzebne do życia, jak sam mówił, ma więcej pieniędzy niż Espanol. To on jeszcze przecież gra w tym sezonie za, za frytki właściwie. A jednocześnie, tak naprawdę, każde wyjście na boisko to jest ryzyko. On ryzykuje swoim zdrowiem. No, przecież nigdy nie wiesz, kiedy ci się jakaś kontuzja nie, nie przydarzy. Na przykład mechaniczna, albo ktoś ci wiedzie w nogi, bo sędzia za dużo pozwala. W zeszłym roku była taka sytuacja, że on wypadł chyba gdzieś w październiku, w każdym razie w pierwszej części sezonu, i ja byłem wtedy przekonany, że on po prostu machnie ręką i, i tyle, i będzie koniec kariery. On wrócił szybciej niż, niż miał wrócić, bo miał pozować bodajże pół roku, a wrócił gdzieś po czterech miesiącach, i od tej pory no, jest po prostu i gra. Naprawdę gra, gra dobrze, tak? No właśnie I, i to koniec końców na nim bazujemy swoją obronę. Nie na przykład na Ronaldzie Raucho, nie na Riku Gersi tylko na facecie, który ma ponad 35 lat i mógłby sobie dać spokój i zająć się właśnie tymi swoimi biznesami. Hodowlą jedwabników. Hmm, hodowlą jedwabników, jeżdżeniem na rowerze elektrycznym po Barcelonie a tymczasem jest tutaj, daje z siebie wszystko i, i wielki szacun za to po prostu dla naszego przyszłego prezydenta, bo nie mam wątpliwości, że kiedyś tym prezydentem będzie. Wybiegając trochę w przyszłość, jeżeli was to zastanawia, to musi to być dwa lata po skończeniu kariery zawodowej w Barcelonie, czyli po odejściu od Barcelony jeszcze musi sobie znaleźć jakieś zadanie na dwa lata i później może startować w wyborach prezydenckich, tak mówi statut, tak? Zgadza się, panie prawniku? Zgadza się, co oznaczałoby, żeby wziąć udział w tych wyborach w 2026 roku. E, musiałby, no tak naprawdę, to musiałby być ten kolejny sezon jego przed chyba przedostatnim tak? Bo by musiał no gdzieś tam przed 30 czerwca 2024 przestać być, być zawodnikiem klubu. Jeżeli to by było już teraz, oczywiście, bo pewnie mu to nie ucieknie, no to w dalszym ciągu jest bardzo młody facet i gdyby startował w tych wyborach, no to byłby w wieku żana Laporty mniej więcej, który się ubiegał, no nie, nie, te, nie tego żana Laporty, tylko tego z 2003 roku. <grym> tak. Coś jeszcze a no Anoecie? Ja, ja chciałbym wspomnieć o jednym jeszcze zawodniku, a mianowicie o Usmanie Dembele, bo powiem Ci szczerze, że w dalszym ciągu mam trochę takie mieszane uczucia. A właściwie nie o jednym, tylko o dwóch, ale tego drugiego to tobie zostawiam, żebyś, żebyś wspomniał. A ja chciałem wspomnieć o Usmanie, o Usmanie Dębele, bo mam tak jak mówię, takie mieszane uczucia w stosunku do niego, bo to w dalszym ciągu jest piłkarz, który robi największy wiat w drużynie i to jest w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, że jak on dostaje piłkę, to wie, że coś się będzie działo. Natomiast jego decyzyjność w dalszym ciągu jest na poziomie no, miernym. Ale pomyśl sobie, wiesz co, bo ja o tym też myślałem właśnie, jak patrzyłem na ten mecz, że pomyśl sobie, że on ma 24 lata w tym momencie, a jego decyzyjność jest kilka lat do tyłu z tego względu, że on praktycznie przez 3 lata nie grał, no bo tak trzeba do tego podejść. No miał te mecze oczywiście, ale więcej go nie było niż był, więc to wszystko, co on robi teraz, powinien robić mając 21-22 lata i na przykład gdyby był zdrowy, to teraz... Podejmowałby dużo lepsze decyzje, bo on już podejmuje lepsze decyzje niż chociażby Zakumana. Ja myślę, że to się, to się rozwinie, ale to nigdy nie będzie, wiesz, poziom, no na pewno nie poziom Pedriego chociażby, który ma to naturalnie, ale, ale to nawet nie będzie dobry, przyzwoity, barceloński poziom, po prostu on nigdy nie, nie przeskoczy tej, tej decyzyjności. Może, może, może i tak jest, no ja powiem ci szczerze, że ilekroć widzę, że dębę ścina do środka z tej prawej strony na lewą nogę, to mam przed oczami kutinio z drugiej strony. W sensie, te strzały są naprawdę podobnie groźne, a raczej nie groźne, bo trzeba Dembele chwalić, że rzeczywiście tutaj idzie po rekord asyst i kreuje sporo sytuacji, natomiast on w dalszym ciągu ma jedną bramkę w tym sezonie, a tych strzałów oddaje no co niemiar. I, I te strzały... Dwie bramki ma w tym sezonie? Tak, znaczy w... W Lidze ma chyba jedną, jeżeli się nie mylę. ale no Ogólnie ma w całym sezonie dwie, no bo okay. jeszcze Copa del Rey. No tak, Pamiętasz? No tak. Ta słynna bramka z odległości. Tak, tak. W Copa del Rey, w Copa del Rey rzeczywiście, rzeczywiście była. Natomiast no, słabo to wygląda, jeżeli chodzi o, o jego skuteczność właśnie, o jego, o jego decyzyjność w tym ostatnim aspekcie. Tak, 4% ma skuteczność. Żeby daleko nie szukać, to przed tą bramką, którą strzeliliśmy, która okazała się być jedyną bramką, Gavi odzyskiwał piłkę w polu karnym Realu się da, dlatego, że wcześniej Dembele trafił w słupek w bardzo dobrej Dokładnie. sytuacji. Tak? To była naprawdę najlepsza sytuacja nasza w, w tym meczu prawdopodobnie do, do strzelenia bramki. No więc to na pewno jest do poprawy, zobaczymy czy do poprawy u nas. No teraz ludzie zaczęli, widziałem się ekscytować, to jest w ogóle niesamowite, że te newsy głównie przychodzą teraz z social media, z takich wiesz jakichś strzępków informacji, że Dembele dodał sobie, nie wiem, czy z powrotem, czy po prostu sobie dodał na Instagramie w opisie, że jest piłkarzem FC Barcelona. Wow. Bo do tej pory było, że Jugador du France, a teraz jest też, że FC Barcelona. Nawet nie mam nic do powiedzenia w tym temacie. <grym> tak, ale masz, masz rację. A drugim zawodnikiem, o którym chciałem, żebyś ty wspomniał na koniec omawiania meczu Anoeci, jest André, oczywiście Mark Ter Stegen. Mark Andre stegen. A co ja mam powiedzieć? Dobrze no, broni, jak zawsze. <grywa> no, słuchaj, no w końcu, w końcu, w końcu jest przebudzenie. Czekaliśmy na to, aż on. on Zwróć uwagę, że na samym początku po przyjściu Czawiego wszyscy zaczynali grać lepiej poza Macem. na to zwracaliśmy uwagę. I teraz wszyscy praktycznie mają zjazd, bo tak trzeba to określić. A Mac idzie w górę ze swoją formą. Także trafił z tym swoim odrodzeniem w najlepszym możliwym momencie. I tutaj Raku, katalońskie radio, go uznało za gracza meczu. Ja nie mam z tym problemu. Słusznie. Zasłużył. Słusznie. Ciężko tak naprawdę kogoś wyróżnić, bo to nie był dobry mecz. Także Mac swoje zrobił, wybronił kilka bardzo dobrych piłek. Tutaj przede wszystkim to, to takie jedno sam na sam, które tak w stylu piłki ręcznej złapał, mi przychodzi do głowy. No i pozostaje mieć nadzieję, że będzie trzymał dalej taką formę, bo jest potrzebne. Jeszcze kilka meczów tylko do końca, to już jakoś trzeba to dograć po prostu na oparach. No właśnie, bo, bo w to pewnie możemy o tym wspomnieć, co się stało, a raczej omówić, co się stało parę dni wcześniej i jakie są perspektywy na resztę, na resztę sezonu, no bo przyjechała czy inaczej. To, to, to myślę, że jak zawsze baliśmy się tych wyjazdów na Anoetę właśnie, tak od pewnego czasu tam wygrywamy. Natomiast od kiedy Kadeks wrócił do Primera División, do, do, pierwszej, do pierwszej ligi, to nie jesteśmy w stanie z nimi wygrać, już w czwartym meczu z rzędu. Więc chyba mamy nowego, bardzo niewygodnego dla nas rywala. I o tyle gorsza jest sytuacja, że on jest niewygodny nie tylko u siebie, ale i na kampnął. Tak, więc jeden nie niewygodny rywal chyba zleci z ligi, czyli Lewantę, o tym też wspominaliśmy. Ostatni mecz, żeby daleko nie szukać, ledwo przecież wygrany w ostatnich minutach. I teraz e, będziemy mieć nowego prześladowcę w cudzysłowie, czyli sympatyczny kadeks. No właśnie nie jest sympatyczny, na tym polega problem, że nie jest sympatyczny. Właśnie, Kadyks może jako miasto, ale sama drużyna nie jest sympatyczna i ja bym strasznie chciał, żeby nie zlecieli, bo ja po prostu nie cierpię ich oglądać. Natomiast, cóż, no trzeba przyznać im, że ustawili się dobrze na to spotkanie z nami na Camp Nou. Grali bardzo fizycznie. My większość tych, tych pojedynków z nimi po prostu przegrywaliśmy. Tak naprawdę powiem Ci, że ciężko wy, wytłumaczyć jakoś ten mecz, wiesz? Bo ja rozumiem, że no, mogły być ciężary, że nawet jakiś remis, ale przegrać taki mecz jeszcze kilka dni przecież po, tym, po tej kompromitacji w Lidze Europy z Eintrachtem, gdzie ja myślę, że cała drużyna chciała się zmobilizować i odegrać za to, co się stało, żeby jak najszybciej zmazać ten blamasz, bo przecież ten Frankfurt, już pomijając, co się działo na trybunach, to był też na boisku bardzo zły mecz. No a tutaj wiele się nie działo właściwie z tym Kadyksem. <grym> tutaj dostałem śmieszną wiadomość w trakcie tego meczu od mojej znajomej, która normalnie nie chodzi na mecze, ale dostali tam akurat jakieś bilety na, na zaproszenie do Loży i mi napisała, czy to jakaś barca Begra, bo ona była ostatni raz na, na meczu na Camp nou przed pandemią, więc tam trochę inne były jednak te nazwiska. Co by nie mówić, jednak nazwiska Messi, Suarez, nawet Griezmann to są nazwiska, które coś ludziom mówią, natomiast tutaj ona mówi: co to za jakiś tam 17-latek? Trampkarz. Także no, faktycznie, jak ktoś przegapił ostatnie dwa lata, to mógł się poczuć dziwnie. No i to nie był do, dobry mecz, no, ogólnie rzecz biorąc. No, tutaj... Nie był. Znaczy, Ja myślę, że bo ty mówisz, że można by było ten mecz zremisować. Mi się wydaje, że różnica między remisem a porażką w tym meczu wynika bezpośrednio też ze składu naszej obrony, no bo na ten mecz wypadł i Gerard Pique, który jak już ustaliliśmy jest kluczowy absolutnie w ostatnim czasie i wypadł Ronalda No co wiązało się z tym, że para obrońców, Clemence Longlet, Eric Garcia, no, wyglądała tak, jak można się było po nich spodziewać, bo ile Erika lubimy, to wydaje mi się, że jeszcze nabycie, że tak powiem liderem defensywy i nadganianiem po, po swoim francuskim koledze, który za każdym razem nie wiesz co odwali, jest za wcześnie, a swoje dołożył też mój ulubieniec, czyli Jordi Alba, od którego się zaczęła ta akcja bramkowa, no bo przecież to nie jest tak, że Kadek sobie wykreował tę sytuację Jakąś genialną akcją. Oni sobie parę fajnych kontr wypracowali w tym meczu, i ten wynik mógł być wyższy nawet dla, dla Kadyksu, natomiast ta, po której padła bramka, to był po prostu bardzo głupi indywidualny błąd Jordiego Alby, a potem bardzo głupi indywidualny błąd reszty obrony. Czy zbiorowy błąd reszty obrony, bo po prostu no, nie było krycia. Znowu warto wyróżnić tutaj Matsa, bo okej okay, no czytałem, że. Ktoś pisał, że on mógł wyjść do tego dośrodkowania, na przykład i je przeciąć, no ale nie wyszedł, został w bramcy i obronił dwa strzały z pola bramkowego. No to nie wiem, co jeszcze miał za specjalnie zrobić, tak? Nie, nie to, że obronił jeden strzał, obronił jeszcze dobitkę, no ale jak już strzelają ci trzy razy z czterech metrów, no To trochę ciężko, żeby, żeby Bramkarz to wszystko nadgonił. Tak, i tutaj wspomniałeś o, o istotnej rzeczy, to znaczy tej, że Cadiz miał, miał tak naprawdę więcej tych sytuacji. Mieli co najmniej trzy klarowne sytuacje. Mi tu jeszcze przechodzi do głowy ta z około 30 minuty, gdzie też tam fatalnie przestrzelił a ktoś tam z Cadizu. I ja my? No, może jedną, tak? Cały ten mecz był w ogóle też dziwny, bo już wspominaliśmy o tym, że. Nie będzie na tym meczu grada Animasio, czyli Ultrasów, czyli tych, którzy są na. Zaraz za bramką. No właśnie, miałem się Cię spytać, jaka była percepcja? krzyczałeś la porta di Nie, w ogóle właśnie zastanawiałem się czy to w ogóle było słychać w telewizji. Nie, nie, nie. Bo tych ludzi, którzy krzyczeli la porta di było dosłownie u nas na sektorze, ja ich naliczyłem trzech, może czterech. Tam się kilka razy próbowali wydzierać w różnych sytuacjach, w różnych punktach meczu. Więc w końcu po prostu ludzie zaczęli na nich gwizdać i krzyczeć, żeby po prostu się zamknęli. Także to była dobra reakcja. Także to nie jest tak, że tutaj już kibice są zbuntowani, bo najbardziej zbuntowani kibice to są właśnie ci, którzy są za bramką, tak? Czyli właśnie te grupy kibicowskie. Ja tutaj dostałem informację od jednego z chłopaków właśnie z Grada Animassio, że to nie jest tak, że oni wszyscy byli zgodni co do tego, że ten bojkot powinien być. Tylko ponieważ tam kilka grup wchodzi tam na, na Gradę różnych, to każda z nich zadecydowała, największość zadecydowała, że po prostu ten bojkot no to jest coś, co jestem w stanie zrozumieć, tak? No, no i tak, no więc jeżeli, jeżeli tak postanowiono, no to wiesz, to są jak, jak błosi mafijni, jeżeli cztery głowy mafii powiedzą, że, że robimy X, no to piąta nie może powiedzieć, że robimy Y. Tak, pięć rodzin. Pięć rodzin, jak w Dunder Mifflin. W The Office. Tak. Oczywiście nie porównujemy naszych kibiców do mafiozów, przynajmniej nie wszystkich. E, a ogólnie co do atmosfery, no to tak pomijając teleporta Dimitri co było żenujące, bo jak w sumie wszyscy słusznie zauważają, kurwa, no 5 lat Bartomeu nic się nie działo. Przypomnijmy, że pierwsza Paniolada i Bartomeu Dimisio było dopiero na początku 2020 roku, a później przyszła pandemia i się skończyło. Więc 5 lat się nic nie działo. Tutaj okej, okay, fuck up monstrualny ze strony Laporty i całego klubu. Ale jednak no to jednak jest taka sytuacja, która również i za Bartomeo przede wszystkim mogła się zdarzyć, bo ten system biletowy jest dokładnie taki sam jak za, za jego czasów. I nagle wszyscy, La Porta Dimisio, grada wychodzi, bojkotuje i robią tam protesty przed stadionem, przed meczem. No, że nada absolutna jak dla mnie, no ale e, jeśli chodzi o samą atmosferę, to było widać, że stadion stara się jakby pokryć to, ten brak e, grady. I, I naprawdę było dosyć głośno, także to było spoko. Także może w sumie nam ci, ci nasi dopingujący nie są aż tak bardzo potrzebni. A wracając do samego meczu, no bo też o tym warto, warto jednak mimo wszystko powiedzieć. Mieliśmy z zastępstwem, to znaczy ze zmianą w składzie, poza tą wymuszoną, o której wspomnieliśmy, no że para obrońców była taka, a nie inna. Poza tym, że wypadł nam Pedri, w związku z czym pomoc też była ustawiona w dość oczywisty sposób. Natomiast ta pomoc nie działała w meczu z Kadyksem. To było widać, że i Frank i Gavi nie mogli sobie znaleźć miejsca na boisku, że dublowali się w wielu przypadkach. Nie wyglądało to po prostu dobrze. No i mieliśmy też wielki powrót do pierwszej jedenastki Memphisa Depay'a. No i ten występ jego był no, dramatyczny. No, ja nie twierdzę, że Pierre-Emerick Aubameyang jest ostatnio w świetnej formie. Ale to nawet jak patrzysz na te liczby, to on się znajduje, tak jak w meczu za, w, na Noecie, w kluczowej sytuacji, tam gdzie powinien się znaleźć. No, w przypadku Memphisa niestety tego powiedzieć nie możemy, chyba że to akurat jest punkt na 11 metrze boiska I stojąca, i stojąca piłka. Nie wiem, ja powiem Ci szczerze, że to chyba nie jest jakieś teraz mówienie, a nie mówiłem, bo... Bo a nie mówiłem akurat przed tym meczem, że spodziewałem się po prostu tego, że my stracimy punkty, Ba, pierwszy raz chyba tylko ja zapunktowałem w typerze, z czego się wcale nie cieszę oczywiście, ale Dobra, dobra. Ale dla mnie było to gdzieś tam oczywiste, że, że kiedyś. No wiesz, no, jeżeli mieliśmy do czynienia z takimi czynnikami właśnie jak to osłabienie składu, jak cały ten skandal z biletami, jak w ogóle mentalność tego zespołu po odpadnięciu za intraktem gdzie, gdzie to jest pierwsza, tak właściwie porażka, która jest istotna od dłuższego czasu, od kiedy weszliśmy na dobrą drogę, jak no to, że ten kadyks, jak już ustaliliśmy, nam po prostu nie leży, jak to, że dla nich to była walka o życie, no to masz tyle tych czerwonych lampek, że ci się po prostu świeci wszystko na, na czerwono. I, I widać, że, że coś mogło tutaj nie zagrać. Natomiast to oczywiście nie usprawiedliwa w żadnym, w żadnym stopniu drużyny. No ale co no, stało się. No nie, bo mimo wszystko jednak myśleliśmy, że no kurczę, no, jednak jakość piłkarska jest nieporównywalna, i jednak damy sobie radę z nimi. No a tak się nie zdarzyło, także to był fuck up monstrualny. Tak. Wiadomo, nigdy, nigdy potknięcie z Kadyksem nie powinno być. Czymś oczekiwanym czy wliczonym w kalkulację. Mhm. Natomiast wiesz, no jeżeli masz już y, 7 zwycięstw ligowych z rzędu, no to. W w przypadku drużyny w budowie gdzieś tam wiesz, że każdy kolejny mecz może być taką niespodziewaną, spodziewaną pomyłką, no bo nie da się wygrywać wiecznie, zwłaszcza na etapie, na którym obecnie jesteśmy, zwłaszcza gdy mamy wąską kadrę, gdzie do gry być może bez spadku poziomu jest ze 14 zawodników, z czego jak wspomnieliśmy, trzech nam wypadło podczas tego, podczas tego spotkania na kluczowych pozycjach. Więc no szkoda oczywiście, bo, bo myślę, że w związku z... znaczy inaczej myślę, jesteśmy pewni myślę, że po tym, co się stało dzień wcześniej, po tym, jak Real Madrid wyremontował Sevillę w pięknym stylu, no to możemy być przekonani też, że, że to było takie ostateczne pożegnanie się z jakimikolwiek złudzeniami o mistrzostwie. Jeżeli ktoś takie miał, my tutaj balonikę chyba nie pompowaliśmy za specjalnie, tak mi się wydaje, przez cały czas, nie. czy w żadnym momencie. I tyle, no musimy się skupić na tym, żeby, żeby utrzymać to top 4. Jeżeli uda się otrzymać wicemistrzostwo, to tym lepiej, to też jest nam bardzo potrzebne. Bo są to wymierne korzyści finansowe, do czego zaraz będziemy mieli okazję przejść, co nam daje to drugie miejsce. Natomiast, jeszcze tak kończąc, mi się wydaje, że niestety te 6 meczów, które nam pozostało, będzie gdzieś tam wyglądać w podobnym stylu. To znaczy, to nie będą już zwycięstwa, gdzie będziemy narzekać żartobliwie, że dlaczego nie znowu nie ma Anita. Tylko cztery, tylko cztery bramki. Myślę, że już nie zobaczymy manity w wykonania ekipy Szawiego w tym, w tym sezonie. Bardzo chciałbym się pomylić. Ale wiesz, Szawi o tym mówił, tak, że, że drużyna jest po prostu zmęczona już fizycznie, że kadra jest wąska. I ja się temu nie dziwię, bo ktoś może powiedzieć i oczywiście takie głosy się pojawiają. już nawet nie chce, na to odpowiadaj za specjalnie. Że no ale przecież Szawineta, e, tak? Pograli dwa miesiące i koniec. No dobrze, ale pograli dwa miesiące dlatego, bo przygotowywali się do tego sezonu jakoś w trakcie przerwy na reprezentację przez dwa tygodnie, tak? Bo, bo tyle wystarczyło Szawiemu, żeby nadrobić to, co zepsuł Ronald Kuman. W momencie, w którym będziemy mieli w lato. Normalny presezon, w momencie, w którym Szawi od samego początku będzie temu, będzie temu przewodził, w momencie, w którym klub stara się, widzimy, to domykać transfery. Mówił o tym Jean Laporta, tak, żeby od samego początku też mieć tych zawodników, z którymi docelowo będziemy pracować. To myślę, że sytuacja będzie zupełnie odmienna i myślę, że ten kolejny sezon, to już rzeczywiście będzie sezon, gdzie będziemy mogli, musieli rozliczać Szawiego z efektów jego pracy. Przy czym to będzie sezon nietypowy. To też warto powiedzieć od razu. Nie wiadomo na czyją korzyść, czy na czyją niekorzyść zadziała to, że, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że w listopadzie nagle się wszyscy rozjadą. I dla większości piłkarzy, być może najważniejszym momentem sezonu wcale nie będzie to, co można wygrać w klubie. Tylko szczyt formy powinien być w listopadzie na reprezentację, no ale to już jest od nas niezależne. To dotyczy każdego w podobnym stopniu. Jest to nowa sytuacja dla wszystkich trenerów. Zobaczymy, jak sobie z tym, z tym my też poradzimy. Mhm. Wiesz, co? Nie wiem, jak sobie poradzimy, ale sądzę, że sobie poradzimy i to jest chyba wszystko. Znaczy, mówię o... najpierw o tej pierwszej części, o której wspomniałeś, że właśnie, że trzeba po prostu ten sezon dograć, bo Cały czas miałem gdzieś jeszcze takie, taką niepewność, że, yy, że może nam to top 4 jednak uciec, jeżeli frajerzymy, a umówmy się, parę frajerskich akcji już w tym klubie widzieliśmy przez ostatnie lata, no ale teraz już jestem chyba dosyć spokojny, no to jest mimo wszystko 6 punktów nad piątym Betisem i, i, i jeden mecz więcej. No na szczęście pomogły nam wyniki rywali bezpośrednich. No właśnie, więc tutaj naprawdę pomogły i Atletico i właśnie Real Betis i Real Sociedad tą porażką z nami, więc tu tutaj... To jest spoko pod tym względem, więc ja już jestem raczej spokojny. Ja też pod, pod jednym warunkiem: że nie przegramy z Betisem. Myślę, że absolutnie kluczowym z tych sześciu meczów, który pozostał jest wyjazd na Benito Villamalin, bo no to jest... Yy... Słuchaj, wiesz jaki ja mam rekord jak wyjeżdżam klubem, nie za dobry, także <laughs> nie spodziewaj się, <laughs> raczej... No nie no. ostatnio była Walencja chociażby no. i, było, i było fajnie. Eintracht był i Benfica też. Betis jest też pod tym względem oprócz tego, że jest naszym bezpośrednim rywalem, to też jest jedynym rywalem z czołówki na chwilę obecną, z którym mamy negatywny bi bilans bezpośredni Meczów, a to jest coś, co będzie decydować w przypadku, w którym będziemy będziemy mieli ewentualnie taką samą liczbę punktów z kimś innym. Bo czy z Realem Madryt, czy z Sevilla, czy z Atletico, czy z Realem Sociedad mamy ten bilans lepszy, co też dużo mówi o tym, o tym sezonie, tak mi się wydaje, natomiast z Betisem no, przypomnijmy, że to była ta pierwsza i ostatnia aż do meczu z porażka Szawiego, porażka na Camp Nou i trzeba to po prostu odrobić i jeszcze jedno luźne przemyślenie wyobrażasz sobie jakbyśmy wyglądali gdyby nie te zimowe transfery Obama, Yanga i Ferana oni już w tym momencie przecież są w czubie naszych w naszej klasyfikacji kanadyjskiej bez nich nie wiem czy byśmy weszli powiem Ci szczerze do tego top 4, tym bardziej a propos tego co wspomniałeś o Memphisie, który zaliczył tak niewiarygodny flop, ten sezon po naprawdę fajnym starcie, później praktycznie od odejścia Kumana, to on jest absolutnie bezużyteczny poza tymi kartnymi Także. Ja myślę, że może i byśmy weźli, ale na pewno z dużo większym, nie tak, żebyś mówił sześć kolej przed końcem, że jesteś o to spokojny. No tak, Tylko rzeczywiście byśmy gdzieś tam gonili, gonili, gonili i, i może byśmy dogonili, może byśmy nie dogonili. Na szczęście, no dobrze, że, że te transfery się zadziały, że tak powiem. Myślę, że. Tak jak no, mówimy, mówi o tym sam Xavi. Ciężko jest mi się wydaje tutaj gdzieś e, oceniać teraz, teraz przyszłość tej drużyny na podstawie tego, co się będzie działo w tych ostatnich meczach, bo to widać, że to już jest po prostu taki koniec paliwa i trzeba dociągnąć e, do końca. Dokładnie. No dobra. To lećmy dalej. Ja tylko tutaj wtrącę tak na momencik, że jeżeli oglądacie nas na przykład na YouTubeku to dajcie lajka, like zostawcie komentarz co do tego, co, co my tutaj sobie obgadujemy, bo później my bardzo lubimy te wasze komentarze czytać i czasami się z nami zgadzacie, czasami nie, ale lubimy wiedzieć też. Jak wy do tych rzeczy podchodzicie, o których rozmawiamy? To co, bierzemy na tapet Jerry'ego i Rubiego, czy najpierw jeszcze Femeni? Nie, no, myślę, że tak, że Jeriego i Rubiego, żeby zakończyć pozytywnie, e, Femeni, i, i mam nadzieję, że się uwiniemy sprawnie z tym, z tym tematem. No dobrze, to ja Cię proszę, żebyś znowu w krótkich, żołnierskich, prawniczych słowach, nie wiem czy to jest możliwe w ogóle, dla prawnika, nie. ale żebyś przedstawił mniej więcej o co chodzi w tej całej aferze taśmowej, dla tych, którzy może tak bardzo tego wszystkiego nie śledzili. Czyli w największym skrócie chodzi o to, że nieznani sprawcy hakerzy, włamali się do prywatnego telefonu Luisa Rubialesa, pseudonim Rubi, czyli prezesa hiszpańskiej federacji, tak, związku piłkarskiego. Czyli mamy w Hiszpanii taki trochę duopol, mamy te dwie wyraziste postaci, mamy Javiera Tebaso, o którym być może gdzieś się mówi trochę więcej, który jest prezesem La Liga, tak, czyli zajmuje się tylko tymi rozgrywkami właściwie, i mamy Luisa Rubialesa, czyli prezesa federacji. Czyli związku piłkarskiego no tak jak prezesa PZP, tak, odpowiednik Cezarego Kuleszy, czy wcześniej Zibiego Bońka i myślę, że to bardziej ta druga postać jest podobna, patrząc po tym, co, co widzieliśmy w tym, w tym tygodniu. Włamali się na jego telefon i wykryli, czy wykradli z niego pewne prywatne prywatną korespondencję, Bo też się ktoś pytał, jak to, jak to działało? W Hiszpanii bardzo popularny jest sposób komunikacji między wszystkimi. Ja też na przykład biznesowo się tak z klientami komunikuję, że zostawiasz głosowe wiadomości, tak? My ze sobą się też tak komunikujemy. Tak. Nie piszesz, jest to dużo wygodniejsze. Nie musisz dzwonić, żeby dwie osoby mogły rozmawiać w tym samym czasie, tylko zostawiasz komuś tak zwane audio. Zostawiasz komuś taką wiadomość i, i ktoś sobie może to przesłuchać, kiedy, kiedy mu jest po prostu wygodnie. No i takie wiadomości właśnie tak. WhatsApp ma absolutnie każdy. Tak. To tylko jeszcze na marginesie. Każdy, no i takie wiadomości głosowe zostały właśnie, właśnie wykradzione i y, są publikowane przez El Confidencial, który już samą, na samej nazwie, y, bo znaczy to. Confident. Confident, tak? Znaczy to confident? Nie no, znaczy to, y, znaczy to tajny, tak? Coś w tym rodzaju możemy powiedzieć, poufny. Publikuje regularnie takie taśmy. Dzisiaj jesteśmy już szóstego dnia. Więc to, co powiemy może być zaraz nieaktualne. Natomiast afera wynika z tego i od tego się zaczęło, że super puchar Hiszpanii, który jest rozgrywany, jak wiem, od 2020 roku w Arabii Saudyjskiej w formule Final Four, okazało się, no właśnie, czy się okazało? No właśnie. Newsem miało być to, że Gerard Piquet i jego firma Kosmos pośredniczyła przy zawarciu tej umowy. Tylko, że my to wiemy od paru lat już. Dlatego ja, na przykład, osobiście powiem Ci, że no, słucham tych audio i, i co tam się w nich wydarzyło. I przede wszystkim to chciałbym wiedzieć, skąd one wypłynęły, bo to na pewno sam ale z tego nie wypuści, bo to też jemu szkodzi. Więc faktycznie musiał być jakiś hak. Ale to jest w ogóle prześmieszne, bo znaczy inaczej. Do tego pewnie jeszcze przejdziemy, do tych absurdalnych tłumaczeń, bo z tej sprawy tłumaczył się pierwszego dnia, czy po pierwszym dniu bezpośrednio po meczu z Kadyksem, co było bardzo niefortunnym terminem, żelet pika na Twitchu i zorganizował tam konferencję prasową, na której odpowiadał na pytania dziennikarza, a Luis Rubiales miał swoją konferencję prasową w środę rano. I też się tłumaczył z tego, z tego tematu. Obaj panowie się tłumaczyli po ponad 2,5 godziny no i te tłumaczenia były, powiedzmy sobie szczerze, jakości średniej. Przede wszystkim styl był zupełnie różny, bo Pique wyszedł z, z gardą i walił tam w kolejnych dziennikarzy, też później jeszcze na Twitterze poprawiał. Natomiast Rubiales poszedł w tony bardziej, powiedzmy, sentymentalne. Tutaj i, i pokazania siebie, że on tak. jest dobrym człowiekiem w gruncie rzeczy. Nie będziemy tego tutaj jakoś strasznie. Omawiać, natomiast polecamy sobie sobie poczytać, czy to na fcbarco.com, czy na realmadrid.pl, jak ktoś woli, są tłumaczenia wszystkich tych taśm, więc każdy sobie może wyrobić swoją opinię. Sorry, czy na realmadrid.com są też tłumaczenia wszystkich taśm Florentino Pereza, tych, które wypłynęły? Są, o dziwo są. Są? Tak, hmm. tak. I właśnie do tego pewnie zaraz, zaraz przejdziemy. Dobrze. Natomiast wracając do, do tych taśm pomiędzy Gerardem Piquet a Luisem Rubialesem, newsem miało być to, co już wiemy, to znaczy, że Gerard Piqué pośredniczył przy zawarciu umowy przez Federację z Arabią Saudyjską. Tak, i to było przyznane. Natomiast rzeczywiście, ja tutaj absolutnie nie mam zamiaru Piqué bronić, bo jedną rzeczą jest powiedzenie, tak, jak że Piquet załatwia umowę z Rakutenem, na przykład, pewnie też kiedyś usłyszymy jakieś audio, z którego będzie wynikać, jak to wyglądało. Mhm. Natomiast w 2019 roku, czyli bezpośrednio po tym, gdy ta umowa została dogadana, to informacja od Federacji Hiszpańskiej była taka: tak, Pique pomagał w zawarciu umowy. Federacja nie zapłaciła ani euro Gerardowi Piquet. Nie wiemy, czy Gerard Piquet dostał jakieś pieniądze od Arabii Saudyjskiej. Generalnie był, wiesz, pośrednikiem po prostu, który gdzieś tam w imieniu tak jakby Arabii Saudyjskiej działał w kontaktach z Federacją. No ale zgadza się przecież wszystko, bo on nic nie dostał ostatecznie od Federacji Hiszpańskiej, tylko od Arabskiej. Nie dostał, natomiast jak słucha się tych audio i słucha się, wiesz, relacji pomiędzy Gerardem Piquet a Luisem Rubialesem, to właśnie już nie chodzi tylko o to, że panowie się nazywają wzajemnie Żeli i Ruby, bo na przykład jak wyciekło audio również Sergio Ramosa, który dla mnie to było największym szokiem póki co i największym wiadomością tych audio wyszedł na całkiem inteligentnego i uczciwego faceta, to też mówił o nich Żeli i, i Rubi. Tak, to było dosyć niespodziewane, naprawdę. Natomiast chodzi mi wiesz o taką relację, no, że jeżeli jesteś tym pośrednikiem, który działa na rzecz, powiedzmy, Arabii Saudyjskiej, no to potem nie dzwonisz do drugiej strony, czyli do Lisa Rubialesa i nie mówisz, jak możesz wywrzeć presję na Arabię Saudyjską, żeby zapłacili więcej. A to wynika wprost z, z, tych, z tych audio. Więc tutaj Pike miał. Ewidentny konflikt interesów, moim zdaniem, na wielu, na wielu płaszczyznach. No pierwsza i najbardziej ewidentna płaszczyzna jest taka, że w dalszym ciągu jest piłkarzem FC Barcelony, uczestniczy w tych rozgrywkach. Oprócz tego, co jest nawet istotniejsze, jest właścicielem trzecioligowego klubu Andora, który też uczestniczy w rozgrywkach prowadzonych przez Hiszpańską Federację, a jednocześnie. No, na przykład można by trafić na taki scenariusz, gdzie Andora gra ze FC Barceloną w Copa del Rey chociażby. Na przykład. Nie jest to przecież takie nie, nierealne. No, przecież z Barceloną B gra, żeby daleko nie szukać, bo to jest jedna liga. No, więc to jest naprawdę śliski temat. No, mi się to nie podoba. Generalnie powinno być to zakazane. Natomiast ja chyba też dlatego jestem dużo mniej bulwersowany tymi wszystkimi taśmami, dlatego że no, mieszkając tutaj już parę lat, w tej Hiszpanii, wiem, że Hiszpania jest krajem, który jest, no, Prawie tak samo skorumpowane jak Polska w pewnych aspektach, i też ta przejrzystość, która może jest w jakichś krajach, nie wiem, skandynawskich, chociażby tutaj nie istnieje. Także jakoś tak po prostu mnie to nie, to nie jest tak, że mnie to nie obeszło, ale jakby też mnie to tak bardzo nie zaskoczyło, to wszystko, co się e, wydarzyło. I ja nie mówię tu tak o Tobie, tylko e, bo widziałem różne głosy ludzi, którzy są absolutnie zbulwersowani, zszokowani. Przede wszystkim zaznaczmy że Pike oficjalnie nie zrobił nic nielegalnego, tak? To jest w tym wszystkim najważniejsze. Natomiast co do samej kwestii etycznej, moralnej, no to wiadomo, no to nie jest nie jest wszystko czarno-białe. Czy inaczej, co do tej nielegalnej kwestii, to będzie rozstrzygać prokuratura, a potem sąd być może, zobaczymy, bo rzeczywiście zawiadomienie nic zostało nie z, złożone. Ja nie mam, ja też nie mam złudzeń, że, że cokolwiek się tutaj stanie, natomiast jasne, ta kwestia etyczna jest być może najważniejsza, bo my, że tak powiem, czy inaczej, ja Chciałbym oddzielić dwie rzeczy. Po pierwsze, jest ta kwestia obiektywna, powiedzmy, że rzeczywiście możemy mówić: OK, jest etycznie źle, prawnie być może jest w porządku, nie powinien tak robić, ale wiesz, też mi się wydaje swoją drogą. To tak tylko na marginesie uwaga, że sporo mówi to o poziomie kadr zarządzających hiszpańskim futbolem, i też jeden z dziennikarzy o to pytał: czy federacja naprawdę potrzebowała pomocy Gerarda Pique, żeby dogadać taki kontrakt? czy nie mogli zrobić tego sami. No to tak samo możemy się pytać, czy, Zo czy Zozep Maria Bartomeu nie mógł pozyskać normalnego sponsora dla Barcelony, tylko potrzebował pomocy Gerarda Piquet, żeby załatwił Rakutera. No myślę, że wiemy, jak to, jak to wygląda. Natomiast odrębnym zupełnie poziomem dla mnie, i, i to jest sytuacja, na którą ja patrzę głównie z tego punktu widzenia, jest perspektywa FC Barcelony. Bo mamy zawodnika, mamy jednego z kapitanów FC Barcelony. Ja już nie mówię o tym, że on się zajmuje wszystkim, czym się da, a nie tylko graniem w piłkę. Bo dopóki gra w tę piłkę dobrze, tak jak gra teraz przykładowo, no to, że tak powiem, to, co robi w swoim wolnym czasie, niech sobie robi. Tak. Ale to trochę wykracza poza to, tak? Bo, bo będąc bezpośrednio zaangażowanym w coś takiego, będąc bezpoś... mając bliską relację z Luisem Rubialesem, z prezesem federacji. To jest relacja z człowiekiem, który odpowiada na przykład za sędziów. Wyciekły, właśnie to chyba było jakieś tam największe oburzenie, że Gerard Piqué skarżył się, tak? Czy, czy Luis Rubiales się go spytał tam po meczu, jak tam nastrój, a on zaczął się skarżyć na war? No to wygląda źle, po prostu. I, i wiesz, i ja się cieszę. Mówię, może się cieszę przedwcześnie, bo te audio jeszcze pe pewnie będą wychodzić przez kolejne dni. Ale że wzięli ten telefon tego prezesa federacji, przejrzeli wszystko, co tam jest. Jeżeli najgorsze, co znaleźli, to jest to, że Gerard Piquet mówi: No, ten warto nie zaspecjalnie, a Luis Lubiales nie odpowiada mu: A wiesz, załatwimy, tak? No, żeli jesteśmy kumple, tutaj wyśle ci fajnego sędziego, tylko mu odpowiada wprost. żeli przecież wiesz, że ze mną nie ma ani chęci pomagania, ani zaszkodzenia komukolwiek. I koniec, jest ucięcie dyskusji, no to. Wiesz, no same, same słowa o spisku moim zdaniem wypadają wtedy zabawnie, tak? I dla kogoś, jeżeli to jest dla kogoś potwierdzenie spisku, no to nie wiem czy czytamy tak właściwie te same wiadomości. Ale żeby nie było, że LatPicken nigdy nie powinien był się w tej sytuacji znaleźć, bo na tym właśnie polega konflikt interesów, że w ogóle unikasz tych sytuacji. I Gerard Pique miał problem ze zrozumieniem tego, to było doskonale widać podczas tych jego tłumaczeń w poniedziałek. Tam go docisnął gość, którego ja bym się nie spodziewał, że dociśnie, bo był to Mr. Chip, który jest znany z tego, że ma wszystkie liczby w głowie, statystyki piłkarskie, pewnie najsłynniejszy statystyk na świecie. A zadał bardzo sensowne pytanie i był jako jedynym być może dziennikarzem, który próbował się od Pique dowiedzieć, czy on naprawdę nie widzi problemu. I Gerard Pique po prostu tego problemu nie widzi. Gerard Pique. Ma takie, mam trochę wrażenie, że jest trochę oderwany od rzeczywistości, i on ma wrażenie, że jeżeli on jest uczciwy i Luis Rubiales jest uczciwy, no to przecież nie stało się nic złego. No to są właśnie te standardy, o których mówię, które w Hiszpanii są trochę inne niż na przykład, nie wiem, właśnie w Szwecji. Bo po prostu naprawdę takie samo miałem wrażenie, oglądając tą konferencję twitchową Gerarda Pique, jak się odpalił. Że no, on nie widzi w tym nic złego i on uważa, że wykonał usługę, za którą wziął pieniądze, które były dogadane i to nie właśnie od Hiszpanów, tylko od Arabów i, i tyle. Tak? To jest jakby jego. Ja, ja tak rozumiem, że to jest jego punkt widzenia. Natomiast problem polega na tym, że on nie powinien tego chyba robić. To możemy chyba powiedzieć wprost. No i. No nie wiem, to, to jest takie wszystko. Oczywiście, że nie powinien robić, ale wiesz, mi chodzi, mi chodzi o to, że, że pike po prostu nie rozumie, czym jest konflikt interesów, bo konflikt interesów to jest potencjalna sytuacja, tak? Ja nie wiem, no, mógłbym na ten temat długo gadać, ale nie o to chodzi. Ja na przykład zdawałem, czy jednym z obowiązkowych egzaminów, żeby zdać egzamin adwokacki, jest egzamin z etyki zawodowej. My taki egzamin obowiązkowo zdajemy i zasadą, która jest święta, nienaruszalna i w ogóle nie można jej nigdy złamać, jest właśnie konflikt interesów. Mhm. Czyli nie możesz, nie możesz reprezentować dwóch stron, których interesy mogą się okazać, które mogą być sprzeczne. Nie wiem, na przykład, jeżeli reprezentujesz jednego małżonka, no to potem drugiego nie możesz reprezentować w sprawie rozwodowej czy coś w tym rodzaju. No takie oczywiste przykłady. Nawet jeżeli oni się zgodzą, tak? Przykładowo. E, więc chodzi o to, że te przepisy są pisane po to, żeby uniknąć wykorzystania ich przez nieuczciwych ludzi. I jeżeli one ograniczają ludzi uczciwych, no to trudno. Taka jest cena, którą trzeba za to zapłacić. Ja nie mówię, że Gerard Piquet czy Luis Rubiales są przekręciarzami i mieli na myśli tutaj coś strasznego, ale po to są te przepisy, po to jest ta cała regulacja dotycząca konfliktu interesów, żeby nie przyszedł kiedyś ktoś mniej uczciwy, nie znalazł się w tej samej sytuacji i rzeczywiście na przykład nie ustawił ligi. Po prostu. I Gerard Piquet powinien zrozumieć, że to nie jest atak na niego, jako że Gerardowi Piquet ktoś chce czegoś zabronić, tylko to jest zabronienie tego wobec wszystkich. A to, że on się w tym gronie znajduje, no to trudno, tak? No Zostało mu parę lat kariery. Jeszcze będzie mógł być biznesmenem, tak mi się wydaje, z sukcesami. I nie wiesz, nie wiem co ty uważasz, co klub powinien z tym zrobić, natomiast ja szczerze mówiąc, uważam, że to jest przerażająca sytuacja, że. Mogło coś wiesz, cokolwiek, tak? No wyobraź sobie taką sytuację, wiemy jaką panowie mają relację, tak? wyjmiesz coś z kontekstu, bo to też jest możliwe. Wyobraź sobie, że Pikaby tam nagrał na przykład wtedy w odpowiedzi do Rubialesa, audio na zasadzie o Rubi, nie powiedziałby tylko to co powiedział, czyli no ten war jest beznadziejny, ale dodatkowo by powiedział to co ludzie mu, że tak powiem, sugerują między wierszami i powiedziałby to wprost. Słuchaj, za cztery dni mamy klasy, to się nie może powtórzyć. Na przykład. No tak. Wyobraź sobie, że to by się zdarzyło. No to, to wiesz, to jest szkoda dla klubu, po prostu, która do niczego nam nie jest potrzebna, tak? Jeszcze, żeby. Nie, tak jak mówię, mnie interesuje jeszcze na przykład, żeby usłyszeć, co ty uważasz, że klub powinien zrobić, ale jeszcze tylko, żeby nawiązać, jeśli chodzi o to, gdzie tu jest afera. Ja chciałbym wspomnieć, to nie jest symetryzm i tak dalej, ale znowu, jeżeli chodzi o standardy, bo jeżeli komuś się wydaje, że sam kontakt Piquet z Rubialesem to jest coś, co nie powinno się zdarzyć, to ja się zgadza. Natomiast, wszyscy chyba wiedzą o tym, albo nie wiem, czy wiedzą, czy nie wiedzą, bo to jest jakoś mniej wygodny temat, że po, po meczu z Realem Sociedad, Navar skarżył się również Florentino Perez. Parę miesięcy przed meczem, to był dokładnie ten sam sezon, co mecz, czy sezon wcześniej, co mecz, mecz Barcelony z Realem Sociedad, po którym skarżył się Piqué. I Javier Tebas, który jest prezesem ligi, powiedział nawet takie zdanie, że po tym Telefonie Florentino Pereza do Rubialesa, który jest faktem. Rubiales potwierdził, że 20 minut po meczu zadzwonił do niego wkurzony Florentino Perez i powiedział, że to sędziowanie było beznadziejne. I Javier Tebas mówi, że to jest czas, który zmienił war. Ten telefon zmienił war. No to bądźmy poważni, tak? Wow. Sorry, sorry, Michał, ja, ja Cię słucham, ale patrzę cały czas przez okno, bo słuchaj, właśnie jest burza gradobicie w Barcelonie. Mamy 23 kwietnia. A za oknami napieprzają kulki gradu. Słuchaj, niesamowita sprawa, jak ten e, klimat wariuje. Także globalne ocieplenie nie istnieje, pamiętajcie. To wszystko jest spisek. E, e, pytałeś mnie, co klub powinien zrobić. E, no, klub e, w sensie Laporta powiedział, że jakby. Laporta umył, umył ręce, tak. Póki co, co powinien zrobić na przyszłość? Zakazać takich praktyk i tyle. E, jak to będą egzekwować, nie wiem. No ale to nie może się powtórzyć, bo to tak jak wspomniałeś, uderza w cały klub. Czyli wszystko co robi Piqué tym bardziej będąc jednym z kapitanów, będzie uderzało w klub, tym bardziej, że wiemy jaka jest prasa madrycka i każdą tego typu historię oni wywleką i będą rozmuchiwać do nieskończoności, oczywiście pomijając właśnie chociażby te taśmy z Florentino Perezem i tę sytuację z Warem. I oni są w tym dużo lepsi niż prasa katalońska, gdzie prędzej bym się spodziewał, że w prasie katalońskiej też będzie jakaś tam mocna krytyka i bicie. No to, to nie jest to środowisko nasze jest dużo bardziej podzielone pod tym względem niż to, to ich w takich sytuacjach. Podsumowując, bo za długo już o tym chyba rozmawiamy czekamy na dalsze taśmy jeżeli będą mamy nadzieję że faktycznie jeżeli będzie jeszcze coś się pojawiało to już tylko jakieś kapiszony i żeby nie było bo miało być krótko że tak powiem że w słowach to może chociaż na koniec bo oczywiście nie było tak potępiamy Gerarda Pique, uważamy że nie powinien znaleźć się w takiej sytuacji natomiast nie żadne z tych nagrań które usłyszeliśmy nie jest dowodem na to że Barcelona czy Gerard Pique rządzi ligą jest to w ogóle totalna abstrakcja i wydaje mi się, że same statystyki o tym świadczą, że od kiedy Jared Pique wziąłby się za te propozycje korupcyjne, to byłby najgorszym korumpatorem świata, gdyż od tego momentu. Kor korupcjonistą. Korupcjonistą, gdyż od tego momentu Barcelona wygrała okrągłe zero lig wygrała okrągłe zero superpucharów w Hiszpanii, a o tym przecież rozmawiamy i wygrała jeden Puchar Króla, więc no... tak, więc może niech się Gerard weźmie lepiej za to korumpowanie, albo niech sobie zupełnie da spokój. Albo w jedną, albo w drugą stronę, bo to co jest teraz, no to mu po prostu nie idzie. Dobra, lećmy dalej i czas na pozytywny temat na koniec. Czas na pozytywny temat na koniec, chodzi konkretnie o wczorajszy mecz Barcy Femeni, to była to był półfinał Ligi Mistrzów z Wolfsburgiem, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Wolfsburg to jest jedna z najsilniejszych marek w kobiecym futbolu i właściwie drużyna, która obok Lyonu zdominowała te rozgrywki przez ostatnie, no, wiele lat, właściwie prawie dekadę, aż się nie pojawiła właśnie nasza FC Barcelonka i tutaj aż nie wierzę, że to mówię, ale trzeba Oddać szacunek dla naszego wspaniałego prezydenta Giuseppe Marii Bartomeu, bo to z perspektywy czasu jest chyba jego największy sukces czyli to, że zrobił z barcy Femeni sekcję profesjonalną i tutaj pod tym względem nic. Stworzył potwora. Tak, stworzył naprawdę potwora. Przede wszystkim dobierając odpowiednich ludzi do tego, żeby tego potwora stworzyli. I no, drużyna, która ma 40 meczów rozegranych i 40 zwycięstw. To jest potwór i to niezależnie od, o jakim sporcie mówisz, to jest po prostu fenomen. To w każdym sporcie, jaki tylko byś tutaj e, wrzucił, nie wiem, czy to będzie koszykówka, czy tenis, whatever, to jest niesamowite e, niesamowite osiągnięcie. No i wczoraj mm, ten mecz na, na Camp Nou znowu był prawie, że wypełniony. Dokładnie przyszło na Camp Nou 91 644, e, 648 osób, więc ten rekord poprzedni ustanowiony też na Camp nou właśnie w poprzedniej rundzie żeńskiej ligi mistrzów został pobity o około 100 osób. E, więc już nie, ale jak to tam podobno tylko się pojawili ludzie bo to był mecz z Realem. Taka była narracja madryckiej prasie. No właśnie, ja też jestem w szoku, bo przecież e, tak nas informowały źródła madryckie, że nigdy w życiu by ten rekord nie został pobity, gdyby nie to, że to jest El Clasico. Tymczasem na tym samym klasyku e, kibiców Realu było pięciu na krzyż. No, i teraz nagle przechodzi mecz z Wolfsburgiem, i mamy kolejny rekord. I co ważne i warto zauważyć, ta frekwencja nie została wywindowana przez kibiców z Niemiec, bo ich też było bardzo mało. Także w przeciwieństwie do tego, co się działo tydzień wcześniej na, na stadionie. A tutaj frekwencja była prawie w 100% ze strony katalońskiej, tak to nazwijmy bordowo-granatowej. I to jest też niesamowite, bo właściwie zobacz w przeciągu tygodnia, bo między czwartkiem zeszłym a, 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 a tym piątkiem, mieliśmy dwa tak absolutnie różne obrazki. Z jednej strony jedna z największych wpadek wizerunkowych, i takich od strony kibicowskiej klubu w czwartek z, z Eintrachtem. I jeden z naprawdę naj, najwspanialszych wieczorów, jakie tylko można sobie wyobrazić, Barca Femini. Może najpierw w samym meczu, bo warto, warto parę słów o tym powiedzieć. Ty oglądałeś w ogóle? Bo 5-1 fajnie, fajnie wygląda, tak? Oglądasz. Ok. No tutaj Zasadnicza różnica między tym poprzednim meczem z Realem a, a, a tym z Wolfsburgiem jest taka, że, że tam dziewczyny wyszły ewidentnie spięte na tamten mecz, na ten klasyk. Może dlatego, że to był ich pierwszy mecz na Camp Nou i po prostu ta presja ich je, je troszeczkę przygniotła. Natomiast tutaj. Już nie było żadnej presji, strzelanie zaczęły w drugiej minucie do przerwy 4-0, już właściwie było po meczu. W drugiej połowie troszeczkę gorzej, bo właściwie ta druga połowa zremisowana 1-1, no ale mimo wszystko 5-1, no wynik praktycznie nie do przegrania. Różne rzeczy się działy, jeśli chodzi o Barcelonę i, i Ligę Mistrzów, czy, czy ogólnie puchary w historii. Ale to nie jest drużyna, która by takie coś wypuściła z ręki. To, to, to nie jest drużyna z Jordi Malbom i, i Terstegenem i, I tutaj się nic nie wydarzy w tym rewanżu w Wodsburg, wydaje mi się. Obym nie musiał tego wypluwać. W każdym razie na boisku absolutna dominacja po tej goli mogła być i dwa razy tyle. Kilka ładnych bramek, znowu, i takich mniej przypadkowych niż te z Realem. Nie było żadnych tam strzałów z 40 metrów, szczególnie. Druga bramka, Bramka Hansen, niesamowitej urody, gdzie tam jeszcze jedną obrończynię z Wolfsburga przełożyła na sam koniec takim ładnym rogalikiem w okno strzeliła z, z lewej nogi. No a sama atmosfera, no to już wczoraj wrzucałem na Instagram, że zdecydowanie dwa najlepsze mecze pod względem atmosfery w tym sezonie na kampną. No to jest właśnie te, te, te dwa mecze Femeni. Słusznie tutaj Marcin u nas na, na grupie Socios zauważył, zadał takie pytanie właściwie bardziej, dlaczego tak nie jest na meczach mężczyzn? Dlaczego nie ma takiej atmosfery, że wszyscy się bawią, wszyscy dopingują przede wszystkim, że jest taki głośny ten, ten stadion? No dlaczego? Bo nie ma bojszosu. Dlaczego? No tak, no myślę, że akurat bojszosi to przede wszystkim to są, tylko są nieoficjalnie, to już o tym wspominałem. Nie wiem, ilu ich jest dokładnie, no bo są nieoficjalnie. Natomiast to, czy będzie ich tam 100, 200, 300 osób, w tą czy w tą, to jakby to nie jest problem w Barcelony w tym momencie. Problemem w Barcelony jest pasywność zdecydowanej większości kibiców, którzy są na stadionie, poza właśnie tą gradą animacjo, która no, dopinguje przez całe 90 minut zawsze. Problemem jest to, że na przykład. Znowu będę wracał do tego intraktu, ale to była taka rzecz, która jednak mi zapadła jakoś w pamięć. Siedzę, siedzę na tym meczu i wiesz, ja sobie zdzieram gardło, tymczasem z tyłu siedzi czterech panów 60+, plus i sobie gadają o dupie Maryni w trakcie takiego meczu. Nawet, je, nawet, wiesz, nawet i żaden z nich nawet nie spróbował przez momencik podopingować, chociaż trochę. Nie wiem, z czego to dokładnie wynika. Z jednej strony, no, okej, okay, wiadomo, że ludzie powyżej 60 może nie będą trudno wymagać, żeby się tak bardzo ekscytowali, i żeby tam się wydzierali w niebogłosy i nie wiem, machali szalikami i tak dalej, wiadomo, to trochę inna faza życia, żeby takie rzeczy robić, ale kurczę, no absolutne minimum, cokolwiek nie wiem, nawet żeby poklaskać w ręce pokrzyczeć Barca, no to chyba nie jest dużo, żeby to wymagać, prawda? I mi się wydaje, że połowa mniej więcej bo tak na oko, to połowa stadionu Skoro mamy około 80 tysięcy kardotowców w normalnych warunkach, takich niepandemicznych, to około, około połowa z tego to są właśnie tego typu ludzie, którzy po prostu sobie siedzą, jedzą słonecznika. 85 czy tam siódma minuta, dzida do tunelu, nieważne jaki jest wynik, żeby uniknąć korków i do domu. Albo w ogóle nie przyjdą, tak? tylko oddadzą to miejsce turystom. A, a ludzie tacy, którzy chcieliby chodzić na każdy mecz, są na liście yy, na, na karnet, czekających na karnet, tak jak ja na przykład. I muszą sobie radzić w inne, w inne sposoby. Więc problemem FC Barcelony teraz jest to, jak wykorzystać tą energię, bo widać, że ta energia jest właśnie na takich meczach jak femenii. jak to przełożyć na futbol męski. I ja szczerze mówiąc, no nie widzę takiej możliwości, dopóki, właśnie połowa mniej więcej karnetów będzie w rękach ludzi, którzy dostali swoje asiento, swoje krzesełko za niunieza i siedzą tak do tej pory. Czyli znaczy, ja powiem brutalnie, ta możliwość się pojawi z biegiem czasu. Wprost. No, mówiąc wprost, demografia pokaże, pokaże tutaj swoje, prędzej czy później. Wszystko zależy od tego, jak będą ci kibice gdzieś tam, możemy powiedzieć, bardziej w naszym wieku, czy młodsi, czy nawet trochę starsi, którzy już czekają od paru lat na, na ten swój karnet, a nie, a nie wiesz, no właśnie te dziadki, o których, o których wspominałeś, bo no bo co? Jakby, wiesz, no jasne, no tutaj wczoraj było, bo nawet podsłuchałem w kolejce kilka osób rozmawiających, chyba tam były cztery osoby i rozmawiały między sobą katalończycy a, a z tych czterech osób tylko jedna była kiedyś wcześniej na Kapno, więc była masa ludzi e, takich przyjezdnych, przypadkowych, I to jest też zajebiste, bo to jest nowa masa ludzi, która może wejdzie do tego klubu i faktycznie zostanie na dłużej, prawda? E, ale też... Może zostanie na przykład Sosio teraz, bo może, przykład... bo może to zrobić e, od ręki, nie musi mieć, nie wiem... Może przyjdzie na jakiś inny mecz, może przyjdzie, nie wiem, jutro na Rajo na przykład. Nigdy nie wiemy, ale przede wszystkim to, co jest podstawowe tym wszystkim, co się dzieje, jeśli chodzi o Femenii, co jest najbardziej zajebiste, to jest to właśnie, że tam jest masa dziewczyn, dziewczynek. Kobiet w najróżniejszym wieku, od takich kilkuletnich do, nie wiem, 60-70, które przychodzą i dopingują, i machają flagą, i, i są zadowolone, i się jakoś utożsamiają z tą Barceloną, identyfikują się z tym klubem. I to jest super, i mam nadzieję, że to jakoś zostanie wykorzystane. W jakimś tam stopniu na pewno będzie, wiesz, jakoś to się przełoży, ale mam nadzieję, że po prostu te, te kobiety zostaną na dłużej z klubem, że to nie będzie tak, że skończy się ta wielka w Barceloną, no bo kiedyś się skończy i wróci wszystko do, do normy, do grania na Krajfie, na tam przy, nie wiem, półtora tysiąca czy dwóch tysiącach ludzi. Więc y, podsumowując, na razie nie sądzę, żeby coś się wielkiego zmieniało, ale też, żeby trochę jednak może jako taki adwokat diabła tym razem ja będę adwokatem, to też no nie można wymagać, żeby ludzie, którzy widzieli tutaj Messiego, Ronaldinho, niektórzy nawet Cruyffa jeszcze pamiętają i masę innych różnych dobrych nazwisk, nie wiem, Rivaldo chociażby, żeby nagle byli bardzo tak podekscytowani, bo przyjeżdża Kadyks. No to się nigdy nie wydarzy. Nie może być podekscytowany zawsze. Dokładnie, no ja sam mam takie mecze, gdzie po prostu nie chce mi się zrzeć papy i po prostu wolę sobie popatrzeć na to, co się dzieje na boisku, po prostu nie wiem, bo nie mam ochoty na przykład, ale jednak to tak działa, że na przykład jeżeli wczoraj przyszedłem na stadion w takim sobie humorze i zobaczyłem tą całą energię, która jest niesamowita w ludziach, no to też zaczynam kibicować, zaczyna mi się to udzielać i już wychodziłem ze stadionu w zupełnie innym humorze, więc chciałbym, żeby to się jakoś tam przełożyło Wydaje mi się, że to, co Laporta może faktycznie zrobić, już pomijając demografię, na którą no, wpływy nie ma, to wprowadzić jakieś ograniczenia i zabierać po prostu karnety ludziom, którzy nie chodzą na mecze, którzy nie mają nawet 20-30% frekwencji w sezonie. Zobaczymy, co się, stanie, co się stanie po sezonie w tym temacie. Myślę, że będzie czas jeszcze, żeby na ten temat porozmawiać. Dokładnie. Mimo wszystko wniosek jest pozytywny. Mamy drużynę, z której można być dumnym, trzeba być dumnym, trzeba ją doceniać. I na koniec, no, trzeba dodać co dalej, no teraz mamy przed nami finał ligi mistrzów 21. Jeszcze półfinał, rewanż, ale to myślę, że formalny. No, okej. Okay. Tak, więc zakładając, że to jest formalność, to później jest 21 maja finał. My 22, teoretycznie, gramy z VRL. No nie wyobrażam sobie, żeby te mecze wypadły tego samego dnia i żeby się pokrywały godzinowo. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo, bo będzie to wymagało koordynacji ze strony całej UEFA. -y, znaczy UEFA -y z całą tak. La Liga, bo przecież to jest ostatnia kolejka La Liga, więc wszystkie mecze będą musiały być, nie tylko mecz Barcelony o tej samej porze. Dokładnie, więc myślę, że po prostu z vrl bo on nadal nie jest potwierdzony, będziemy grali w niedzielę a ten finał żeńskiej Ligi Mistrzów będzie w sobotę i jeszcze jedna uwaga na koniec bo wyszła konwokatoria czyli lista powołanych na jutro na rajo i Ronald Araujo i Pique są w drużynie jest też Jordi Alba jest Daniel już cała obrona Jest Daniel. Alves. Na szczęście odpukać bez nowych kontuzji jednak. Także uff uff Także to nas bardzo cieszy. Niestety jest klamową oglę, no ale cóż, no nie może być idealnie. <gry> w międzyczasie do treningów wraca też Sergi Roberto. Także czarne chmury zbierają się na kępno. No dobra, to co? Jeszcze coś chciałeś poruszyć, Michale? Czy już mamy zamknięty ten odcinek? Myślę, że mamy, że mamy zamknięty. No Zostało nam sześć meczów do końca sezonu. Cieszmy się nimi na ile się da. Dociągnijmy się. Do tego top 4 i myślę, że to może jest jakiś optymizm na przyszłość, bo, bo gdzieś. Coś, też mi coś takiego mignęło, że ta trajektoria Szawiego może być trochę podobna do trajektorii Kumana w zeszłym sezonie, czyli taki niemrawy troszeczkę początek, potem był moment, że było bardzo dobrze, no i na końcu jest zjazd. I teraz rzeczywiście jak tak się spojrzy oczywiście na, na to jak to wygląda, to można mieć pewne e, analogie, ale po pierwsze moim zdaniem no, wskoczyliśmy na poziom dużo wyższy kolektywnie niż wskoczyliśmy na, niż ten na który skoczyliśmy rok temu, to jest pierwsza rzecz, a po drugie tak jak już wspominaliśmy wcześniej, Szawi, to że w ogóle Skoczył na ten poziom, to jest bardzo duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że dostał drużynę w trakcie sezonu nieprzygotowaną i tak dalej. I myślę, że o ile w zeszłym roku, no jak pamiętasz, ja byłem absolutnie przekonany, że Ronald Kuman nie powinien rozpocząć nowego sezonu jako trener Barcelony, tak tutaj. Jestem absolutnie przekonany głęboko, że, że ten nowy sezon będzie dla nas po prostu fajny. Jeżeli nie stanie się nic odpukać niespodziewanego tutaj w lat jakiś kolejny kataklizm na sfer, w sferze być może bardziej finansowej czy, czy kontuzji, no to myślę, że ten sezon będzie, będzie nowy, fajny, więc cieszmy się tym, co jest do końca, ale, ale myślę, że najlepsze jeszcze. Inaczej. Najlepsze w tym sezonie już pewnie za nami. Tu się myślę, że możemy zgodzić, ale najlepsze za Szawiego jeszcze zdecydowanie przed nami. Dokładnie. Mam na koniec jedną właśnie ciekawą statystykę, bardzo smutną statystykę. Myślę, że się zgodzimy, że dwa największe talenty i potencjalnie dwaj liderzy FC Barcelony na chwilę obecną no to jest. Ricky Pucci Oscar i Oskar Mingesa. Pedri i Jan Sufati. Wiesz, ile minus w tym sezonie obaj byli na boisku jednocześnie? Zero. 89. Ach, byli jednak. No proszę. Nie udało im się, no, no na przykład w tym klasyku, tak, w Pucharze. Mhm. No i niestety znowu ten powrót ansu się opóźnia. I znowu, tak. jakby z jednej strony, nie ma pośpiechu, żeby wracał, bo już jest właściwie po sezonie. Ale to martwi. No ale z drugiej strony tak, martwi. Bo już były podchody do tego, żeby właściwie już jutro z RAJO znowu wrócił do drużyny. Także to jest znowu trochę martwiące. Ale to miał być optymizm na koniec, więc liczmy, że od nowego sezonu obaj będą jak nowi. Tak jest. Tyle. Także dziękujemy Wam wszystkim za słuchanie. Pamiętajcie dać lajka, zasubskrybować kanał, zostawić komentarz, co tam chcecie. Zapraszamy też oczywiście do tego, żebyście zostawali naszymi patronami. Można nas wesprzeć na patronite.pl. /no link jest w opisie każdego odcinka i tam możecie dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju bloga za co z góry serdecznie dziękujemy a my słyszymy się niebawem za kilka dni pewnie już po oczywiście meczu z Rajo także dzięki za słuchanie jak zwykle Biskal Barsa trzymajcie się cześć